zapalnej, bo mamy przygotowaną szalę radnej w dzielnicy. Chciałem tylko wiedzieć, co w tej sytuacji dalej się dzieje z tą uchwałą. Ta uchwała w takiej formie została przegłosowana. Przegłosowana, jesteśmy za, zarówno rodzice mniejsze złożyły braci na to, słyszeliśmy. Po konsultacji z Państwem doszliśmy do konstytucji określa. W związku z tym chciałbym, przepraszam, że rodzice również, wiedzieć, co w tej sytuacji dalej. Drodzy Państwo, no teraz to przekazujemy zgodnie z przepisami do Urzędu Miasta. Ona trafia do prezydenta, więc trafi również do Pani Prezydent, również do Komisji Edukacji, ale my również będziemy rozmawiali bezpośrednio z przewodniczącym Rady Miasta i z przewodniczącą Komisji Edukacji i nasz przedstawiciel w Radzie Miasta, pan Jerzy Woźniakiewicz, myślę, że odbije ją 42 razy i rozda każdemu radnemu, który będzie głosował w sprawie likwidacji, także no, będziemy teraz walczyć o to, żeby to rozwiązanie zostało zrealizowane. Okej, ja rozumiem, że na podstawie tej uchwały, jak i również innych czynników, może ze strony rodziców, z naszej strony również będą jeszcze czynniki, które wpłyną, powstanie projekt. Projekt, który będzie nie projekt uchwały, nie projekt Rady Dzielnicy, tylko projekt, który będzie głosowany na Radzie Miasta. Wiceprezydent zgłosił poprawki do uchwały o likwidacji. Jeżeli zostanie najprawdopodobniej nasze rozwiązanie zostanie zaakceptowane, to likwidacja zamieni się we włączenie 52. Uchwała wczoraj została odrzucona, dlatego przeciw, znaczy wniosek o to, by szkoła nie była likwidowana, został odrzucony po to, aby można, żeby on jeszcze istniał formalnie, można było do niego wnieść poprawki. Drodzy Państwo, jeszcze Pani Dyrektor. Jeszcze, jeżeli Państwo pozwolą, myślę, że będę tutaj wyrazicielką głosu nie tylko grona pedagogicznego, ale także Państwa rodziców. Ja chciałam tutaj bardzo serdecznie podziękować Panu Radnemu Woźniakiewiczowi, który wczoraj bardzo efektywny sposób, myślę, zadziałał na rzecz naszej szkoły. Przedstawił bardzo sugestywną, bardzo obrazową prezentację multimedialną, która już trafiła do wielu osób, bo tak jak Państwo zauważyli, tutaj w Radzie Miasta nie było osób, które nas odwiedzały, które wiedziały w ogóle, w jakim miejscu tej dzielnicy mieści się Szkoła 52. I z tego miejsca jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Ja też jestem do Państwa dyspozycji, jeżeli ktoś chciałby...